Komentarz poranka. Już teraz na Jedynka Polski Radio.pl. A gościem Sygnału Dnia dr Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski, politolog. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, to jakie są kompetencje trzeciej osoby w państwie formalnie, zgodnie z konstytucją? Taką osobą jest marszałek Senatu. No, kompetencje są podobnie jak w przypadku marszałka Sejmu, znaczy w szczególności związane z prowadzeniem obrad Izby. I tutaj one są szerokie w tym sensie, że to marszałek Senatu no jakby decyduje de facto o wszystkim. A myślałem, że pan powie, że może z prowadzeniem polityki zagranicznej, bo marszałek Grodzki już zapowiedział, że udaje się do Stanów Zjednoczonych, chce spotkać się z senatorami amerykańskimi, podziękować za troskę o praworządność. Myślę, że to jest pewne nieporozumienie, że to troszkę marszałek Grodzki wyszedł poza swoją rolę i gdzieś wsiadł na tego konia i się trochę rozpędził, dlatego że rzeczywiście to chyba było jego celem, ale później już zaczął mówić o tym, że będzie spotykał się z Senatem, z przewodniczącym Senatu, czyli dokona takiej wizyty oficjalnej, standardowej, międzyparlamentarnej. No i to już oczywiście jest gdzieś tam w jego kompetencjach, ale podkreślajmy rzeczywiście, że tutaj politykę zagraniczną prowadzi rząd i Ministerstwo Spraw Zagranicznych rząd, i ma udział w polityce zagranicznej prezydent. Właśnie, bo marszałek Karczewski podkreślał, że oczywiście odbywał wizyty zagraniczne, ale każdą taką wizytę uzgadniał z MSZ-em, no i to było też w porozumieniu z prezydentem. No tak, no, to jest standardowa procedura, znaczy o tej kuchni się nie mówi na co dzień, ale każda wizyta zagraniczna jest przygotowywana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy to jest marszałka Sejmu, Senatu, ministrów tak samo, przygotowana, uzgadniana, no, w zależności od zakresu oczywiście, ale Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ono koordynuje politykę zagraniczną państwa polskiego. W związku z tym, no to musi być tak zrobione. Znaczy nie widzę innej drogi. Oczywiście możemy sobie wyobrazić jakiś inny sposób postępowania, ale prowadziłoby to wtedy do no takiego trochę zdziwienia za granicą. To znaczy, że i takiej niespójności w samym postępowaniu i tworzeniu wizerunku Polski. Więc myślę, że po prostu to się tak stanie, że marszałek Senatu zgłosi chęć, czy porozumie się ze swoimi partnerami i zgłosi chęć wizyty w USA, albo ktoś go zaprosi i wtedy Ministerstwo Spraw Zagranicznych taką wizytę może zorganizować. Mogą oczywiście odbyć się w jej trakcie jakieś inne spotkania, na przykład z poszczególnymi senatorami, to już zależy bardziej od woli marszałka, ale mogą to być takie spotkania mniej oficjalne niż panie doktorze, dla politologa nowa sytuacja. Sejm rządzony przez koalicję rządzącą, Senat w rękach opozycji. Jak te relacje będą się układały, to jest chyba dla politologów sytuacja też ciekawa. No ciekawa dlatego, że w praktyce politycznej polskiej się to jeszcze nie zdarzyło. Natomiast z punktu widzenia prawa, przepisów, to raczej nie powinno być jakichś większych problemów, bo twórcy tego systemu polskiego no, musieli zdawać sobie sprawę, że taka sytuacja może zajść. Może sobie do końca nie zdawali, bo kto inny tworzył Senat i w 89 roku i od 90 roku Senat funkcjonuje, a kto inny tworzył ordynację wyborczą, to znaczy jednomandatowa została stworzona w tym kształcie dużo później. W związku z tym musimy założyć sytuację, że taka może się zdarzyć, ale przepisy no jasno tutaj mówią, jaką rolę ma Senat w procesie ustawodawczym i on oczywiście może zgłosić poprawki swoje, zmienić, nawet odrzucić, próbować odrzucić ustawę skierowaną do niego przez Sejm. Natomiast to Sejm ma ostateczny głos. Bo i tak te ustawy wracają do Sejmu. I tak te ustawy wracają do Sejmu. Także nie sądzę, żeby tu legislacyjnie był jakiś problem. Znaczy, myślę, pan doktor mówi o tej zmianie ordynacji. Tutaj chyba też, no to nie jest zmiana z ostatniej kadencji, bo ta zmiana się dokonała jeszcze w 2007 roku, kiedy wprowadzono rzeczywiście wszystkie okręgi jednomandatowe, ponieważ było tak, że w dużych miastach były okręgi kilkumandatowe. Na przykład Warszawa była do 2007 czteromandatowym. No i teraz mamy taki efekt, że na przykład w Warszawie czy w Gdańsku, w kilku dużych miastach Prawo i Sprawiedliwość nie ma swoich senatorów, bo ci przegrali czasami raptem o kilkaset głosów, czy o tysiąc głosów przegrali z kandydatami opozycji. No tak, ale to jest konsekwencja systemu jednomandatowego właśnie, to znaczy czasami on się opłaca jednym, czasami drugim, to znaczy mieliśmy na przykład takie sytuacje w poprzedniej kadencji, że Prawo i Sprawiedliwość miało zdecydowaną większość, jeszcze wcześniejszej Platforma Obywatelska miała zdecydowaną
zagwarantowaną większość w Senacie. Czyli jeżeli partia ma duże poparcie w społeczeństwie, no to ona w tym Senacie też zdecydowanie wygrywa. To znaczy, tak samo jak w systemie brytyjskim na przykład, tam też nie ma, po prostu część wyborców nie ma reprezentacji, tak, bo mamy okręgi lejburzystowskie, okręgi konserwatywne teraz, już więcej, bo nie tylko te dwie partie zdobywają w tych jednomandatowych, ale w ogóle w Izbie Gmin, czyli nawet posłów nie ma, w okręgach nie ma, nie jest tak, że mamy reprezentację, tak jak u nas, że nie wiem, i w Katowicach, i w Suwałkach, i w Szczecinie, jak ktoś głosuje na PiS, to ma swojego posła, na PO ma swojego posła i na Lewicę też czasami, prawda, bo ma Lewica 49, więc no to jest po prostu konsekwencja wyboru tego systemu jednomandatowego. To jeszcze, panie doktorze, pytanie teraz o sondaż prezydencki, dzisiaj publikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej, no bo coraz więcej mówimy o tych wyborach prezydenckich, to najbliższe wybory, to idą, nadchodzą wielkimi krokami. W tym sondażu potencjalni kandydaci, czyli Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońska i Władysław Kosiniak-Kamysz. Pierwsza tura, także jest potencjalnie brany Rafał Trzaskowski. W obu takich potencjalnych badaniach Andrzej Duda wygrywa, ale nie bezapelacyjnie, 41 albo 43% z Małgorzatą Kidawą-Błońską i z Rafałem Trzaskowskim. Natomiast Władysław Kosiniak-Kamysz słabo się prezentuje. Myśli pan, że opozycja dogada się w drugiej turze co do wspólnego, znaczy w pierwszej turze co do wspólnego kandydata, czy dopiero w drugiej? No nie sądzę, że w pierwszej, dlatego że już Władysław Kosiniak-Kamysz zaczął kampanię i wyraźnie postawił swoją kandydaturę i to dla niego jest dobry ruch. Ale słabo wypada. To, czy to jest mocny kandydat? Czy Polacy mogą na przykład pamiętać, że był ministrem pracy i podnosił wiek emerytalny? To jest w sensie mocny kandydat, że przebija się ponad poparcie swojej partii politycznej troszeczkę. Natomiast raczej nie ma szans na wejście do drugiej tury po prostu. Ale oczywiście dla swojej partii i zrobi dobrą robotę w wyborach prezydenckich, bo takie wybory prezydenckie też pozwalają trochę bardziej jeszcze podpromować partię polityczną, nawet gdy jest ona mała i nie ma szans na wejście do drugiej tury. Więc być może w drugiej turze ktoś, no na pewno będą jakieś poparcia, ale w pierwszej nie sądzę. Pierwsza tura trochę odzwierciedla poparcie partyjne plus, to znaczy prezydent Duda dostaje poparcie PiS plus, kandydaci koalicji też plus, bo się żywią lewicą z kolei, bo kandydat lewicy jest bardzo słaby, jeżeli chodzi o drugą turę, poniżej dużo, pierwszą turę w tym sondażu, dużo poniżej poparcia dla lewicy, a dlatego, że po prostu projekt Wiosna tak się skończył, jak się skończył i trochę wyborcy poczuli się niedocenieni, żeby nie powiedzieć oszukani. I też Kosiniak ma lekko plus, tak, żywiąc się innymi. To jeszcze jedno pytanie, panie doktorze, to Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska pana zdaniem może postawić bardziej na Małgorzatę Kidawę-Błońską, na Rafała Trzaskowskiego, czy może na Radosława Sikorskiego, bo on się też pojawia jako potencjalny kandydat. Nie, no wydaje mi się, że ta trzecia możliwość jest obarczona zbyt dużym ryzykiem, duży elektorat negatywny. Wydaje się, że raczej pani Kidawa-Błońska. Rafał Trzaskowski ma tutaj wyzwania w Warszawie i widać, że ostatnio duże, no, powiedziałbym, problemy. Nie wiem, jak poradzi sobie z tą komunikacją, która jest taka, no teraz ucina kolejne inwestycje i nie wiadomo, czy to jest właściwie wina, więc nie sądzę, żeby to było też dobre wyjście. Już jest ta kandydatura zgłoszona pani Kidawy-Błońskiej. Wydaje się, że Platforma będzie chciała to podtrzymać. Doktor Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego komentował wydarzenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Był to komentarz poranka.